Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo epetrol.pl. Mamy cały czas przedłużoną zimę tak naprawdę i ważne zmiany na stacjach paliw. Taką zmianą wiosenną, której spodziewaliśmy się już od jakiegoś czasu, jest to, że wreszcie średnia ogólnopolska wykazała wyższą cenę benzyny niż oleju napędowego. To jest zmiana po wielu tygodniach, bo tak naprawdę od listopada ubiegłego roku widzieliśmy diesla droższego od benzyny. W ubiegłym tygodniu udało się te ceny zrównać, natomiast w tym tygodniu benzyna jest już o 3 grosze droższa, kosztuje 5,62 zł, jeśli chodzi o średnią ogólnokrajową. Natomiast diesel pozostał na tym poziomie 5,59 w skali całego kraju. Ta zmiana jest stosunkowo niewielka. Gaz, autogaz kosztuje 2,55, a więc tanieje o 2 grosze od ubiegłego tygodnia. Mamy również tutaj do czynienia z dość dużymi zachętami dla kierowców, bowiem w ostatnich dwóch tygodniach to paliwo oddało już niemalże 7 groszy na litrze. Jeśli chodzi o średnią ogólnopolską, mamy do czynienia po prostu z troszkę tańszym gazem, co z kolei wynikało z wcześniejszych zmian na rynku hurtowym. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na świecie i jak mogą odczuwać te zmiany polskie stacje, no przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na słabe odczyty danych makroekonomicznych, słabą sytuację gospodarki zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych. Chociażby usłyszeliśmy o większych ilościach wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Również odczyty indeksu PMI dla gospodarek europejskich, dla niemieckiej, francuskiej czy samej strefy euro są niestety nie najlepsze i co za tym idzie, blokuje ta sytuacja możliwość większej zwyżki cen ropy naftowej na świecie. Już jest ona sprzedawana grubo poniżej $110, a więc tej ceny jeszcze niedawno tak naprawdę standardowej i wyjściowej, którą wielu nie chciało wierzyć, że może się obniżyć. I no, wskazuje to na możliwość obniżania się również polskich cen hurtowych. W ostatnich dniach bardzo mocno w hurcie tanieje, zwłaszcza benzyna. Natomiast no, pytanie, czy te zmiany są w stanie przełożyć się na rynek detaliczny. Tutaj no, na razie pozostajemy sceptyczni, ponieważ no, wiadomo, że stacyjnicy troszeczkę też próbują te ceny odbić w górę w jakiś sposób. W ostatnim czasie nie widzieliśmy specjalnie drożenia cen paliw. Dopiero ostatni tydzień przynosi nam to podbicie benzyny ponad 5,60 i wiele wskazuje na to, że te ceny będą raczej stabilne. Jeżeli możemy mówić o próbie podniesienia cen, to raczej jedno-dwugroszowej. Te zwyżki na rynku światowym zostały, jak mówimy, skutecznie ograniczone przez zmiany na rynkach europejskim i amerykańskim i stąd również ta sytuacja na rynku polskim będzie stosunkowo stabilna.